Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o frezach. Takich do drewna, frezach. O, tak, o tu widzicie. Yy, jako, że ja nie recenzuję narzędzi, które kupiłem 5 minut temu, dlatego te pudełka tutaj są takie mocno brudne. Wiecie dlaczego? Bo one pracują. Znaczy się. Jedne pracują, a inne stały cały czas tam u góry w pudełku i się kurzyły. I do dzisiejszego dnia ich nie użyłem. A mam je, tak na dobrą sprawę, ponad rok czasu, albo i dwa. Nie pamiętam, ale nie o tym, kiedy je kupiłem. Bardzo dawno temu je kupiłem. Ale chodzi po prostu o to, że po prostu frezy to jest taki temat rzeka. Ilu ludzi, tylu, tyle opinii. Wszyscy będą zachwalali wszystkie dobre swoje frezy, które mają. Um, obojętnie do której firmy się pisze o frezy, albo rozmawia się w sklepie, to każdy z tych frezów jest najlepszy. Jeżeli wchodzę, do, załóżmy do sklepu takiego wielobranżowego typu Castorama Obi, bądź inne Lerua, tam pytać się sprzedawcy o frez. To w zasadzie tak, jakby zapytać się piekarza spotkanego przypadkowo w salonie samochodowym, czy ten Mercedes będzie dobry i czy on mało pali. Wiecie o co chodzi. I tak na dobrą sprawę zostajemy my, Majsterkowicze, z bardzo ograniczonym budżetem, zostajemy sami. Bo nie mamy się kogo zapytać, bo nie ma się co oszukiwać. W tych sklepach nie pracują ludzie, którzy. Oni owszem, są wyszkoleni, co po niektórzy, ale y, oni nie mają wiedzy praktycznej. Oni mają tylko wiedzę teoretyczną. Sami o tym dobrze wiecie, ile razy byliście w kastoramie bądź innej. Sorry, kastorama, że tak akurat nie, ale y, wasz y, sklep jest najbliżej tutaj, memu sercu i duszy. E, dlatego tak y, ten. Chłopaki z kastorami są naprawdę w porządku. E, lubię tam jeździć, zresztą. Jeżdżę i nie narzekam. Co nie zmienia faktu, że oni mają tylko teorię. Od kogo teraz się dowiedzieć skąd, jaki frez kupić i ile na ten frez wydać pieniędzy. Wiecie co? Kupiłem jakiś czas temu, bardzo, bardzo dawno temu, kupiłem zestaw tych 2, 4, 6, 8 frezów. Jak widać, ładnie powyciągałem je z pudełek. I te frezy, one u mnie pracują. To znaczy się jedne pracują, a inne nie. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Frezy, mm, ogólnie rzecz biorąc, wszystkie frezy są pod frezarkę górnowrzecionową, z której można zrobić dolnowrzecionową. Są to frezy na 3,5 8. Tutaj są te frezy. I one widać, że jedne pracują a inne nie. Wiecie co? Ja kupiłem tutaj kilka takich frezów w zestawie. W zasadzie wszystkie kupiłem te, które były dostępne akuratnie z Dedry. Frezy można powiedzieć na, na topie. Dedra ostatnio jest dosyć popularną firmą. Czy najlepszą? Nie wiem. Powiem Wam szczerze tak. Najczęściej wykorzystywany frez do moich celów. To jest frez. Ten do zaokrąglania złożyskiem. Ten frez, tak jak mówiłem, to jest Fi8. Ja sobie je powyciągałem z pudełek i teraz, tak na dobrą sprawę, nie wiem, jaka to jest średnica. To zmierzymy suwmiarko. I tu jest średnica 35 nawet niecałe, 35. Brakuje 1, 10 mm. Do 35. Frez półokrągły, który załamuje nam krawędzie, krawędzie na deskach do zewnątrz. Wypukłość nam robi, nie wklęsłość. Nie było wtedy freza, który był odwrotny, który robi nam wklęsłość, dlatego go tutaj też nie ma. Frez Frez jest ok, może nie wycinał bardzo dużo, ale wyciął kilka dobrych metrów i muszę Wam powiedzieć, że nawet się trzyma. Pomijając fakt, że z upływem czasu te frezy tutaj nam mi troszkę może nie przerdzewiały, ale troszkę zaszły. Pamiętam, jak kupowałem te, te frezy, zresztą co widać, jeden i drugi. Ten jest troszkę bardziej zszarzały. Może to ze względu na to, że miałem tu kiedyś mój warsztat zalany i dosyć dużo wilgoci było. A te frezy wtedy już tutaj były, z tym, że wszystkie w pudełku sobie leżały. Jeszcze nie zardzewiały na całe szczęście. Ale widzę, że przykładowo tutaj jest jeden frez taki dwupiórkowy, który wziął sobie i troszkę ten czpień zaczyna rdzewieć wyciągnijcie sobie wnioski jeżeli chodzi o frezy które gdzieś tam już rdzewieją czy była większa wilgoć czy nie, podejrzewam, że gdyby tutaj nie było tej wilgoci wtedy po zalaniu to te czpienie może by nie zardzewiały a może by troszkę zaszły, bo jednak stal lubi tak czasami sama z siebie też i zardzewieć zresztą tutaj nigdy nie ma tak, że jakąś, jakaś wilgotność w powietrzu jest Dobrze. Ja ogólnie mam dwa frezy z łożyskiem. Tak, mam dwa frezy z łożyskiem. Jeden jest tak, jak mówiłem, do wypukłości. Załamuje nam krawędzie na półokrągło. A drugi frez prosty. I wszystkie frezy są dwupiórkowe. Łożyska. Nic mi się z tymi łożyskami tutaj nigdy nie działo. Z tym, że ja zaraz po zakupie tych frezów sprawdzałem, czy te śrubki są podokręcane. Jest dokręcone z łożyskiem kompletnie, nic się nie dzieje. One nie mają żadnego luzu, którym byłby jakoś tak większy, chociaż ten więcej pracował, a tego luzu ma mniej, a ten, no niestety, ma troszkę więcej. Tutaj też powiem tak, z jednej strony można by było powiedzieć, że nie ma co wymagać, nie wymaga i za to, jak jeden frez załóżmy kosztował coś tam 20 zł, czy 20, 20, czy 25, jakoś coś w tych cenach. Z jednej strony nie mamy co wymagać, a z drugiej strony według mnie powinno to być w miarę bezpieczne, bezpieczny przyrząd, bezpieczne urządzenie, może urządzenie nie, ale bezpieczny frez powinien być, gdzie płytki nie wylatają, łożyska nie pękają i się nie wysypują. O, rozumiata. No, e, tak to wygląda. Oprócz tego zakupiłem tutaj jeszcze frezy, które, o te dwa frezy. Wiecie co, powiem Wam tak. Mam tutaj jeden frez, który jest jednopiórkowy. Ja go do czegoś wykorzystywałem, ale dokładnego przeznaczenia tego freza nie znam. Kupiłem, bo chciałem te frezy mieć w razie draki. Wiem, że do czegoś jakieś takie malutkie rowki... Jakieś malutkie rowki tym robiłem. W każdym bądź razie... W każdym bądź razie tak... Rowki, rowki, które tymi frezami wycinałem, wychodzą całkiem przyzwoicie. Oprócz tego, że ten frez troszkę mi się przykopcił, no to tak ogólnie rzecz biorąc, nie jest zły. Co jeszcze tutaj mamy? Bo przykładowo mam tutaj taki fres trójkątny na rysunku gdzieś na którymś pudełeczku tutaj było narysowane do wycinania właśnie takich trójkątnych rowków. Kupiłem go, bo wydawało mi się, że będę go kiedyś do czegoś używał. O yy, właśnie tutaj taki rowek się wycina, ale po kiego diabła ten fres do czego on służy? Nie mam zielonego pojęcia. Kupiłem. Wylądował na półce i sobie leżał. A on też ma... Aha, on ma tutaj tak. Yy, Kąt tutaj ma 90 stopni, szerokość 25,4 mm i maksymalna głębokość frezowania też ma 25,4 mm. Także udało mi się zlokalizować przez przypadek do niego pudełko. To jest tak. Przypominam tutaj, to jest ten frez, który wygląda w taki sposób, jest. Tutaj te, te boki są pomalowane na taki szary młotkowy. Wygląda całkiem przyzwoicie. Nie mam też porównania do frezów jakichś tam super mega porządnych, ze względu na to, że nie miałem nigdy, bo nie były mi do szczęścia potrzebne. Tak wygląda z oryginału: jest cały, jest prosty. Wszystkie frezy, jedynie co to sprawdzałem, czy one mają w ogóle jakieś bicie. Ale tutaj tego bicia nie ma, więc jest całkiem poprawnie wszystko zrobione. Przyjrzyjcie się tutaj na ten frez i na ten. To są frezy, które dosyć dużo u mnie rowków wycinały. I te frezy mam już ta, nawet takie dosyć przypalone. Wy, wypadałoby je gdzieś ten, przeostrzyć. Ale ostatnio jakoś tak z robotami na frezarce się nie składało, więc tak sobie leży może doczeka się jakichś lepszych czasów i na ostrze, o ile nie taniej będzie, wziąć i kupić jakiś lepszy. Tutaj jest ten jednopiórkowy, który też jest dosyć mocno już przypalony. Może to też jest wynikiem tego, że w frezarce mam chyba tylko stałe obroty. Znaczy, na pewno mam stałe obroty i nie idzie zmienić. Tutaj wrócę z powrotem do tego freza półokrągłego. Jak widzicie, tutaj nie wiem, czy to będzie widać. W każdym bądź razie, no, ten luz na łożysku jest, można powiedzieć, taki technologiczny. Tak jak luz na łożysku e, gdzieś tam ma, z tym, że nie wiem, czy te łożyska powinny, no, no raczej nie powinny mieć tego luzu, no ale mają. No e, jednak to są frezy marketowe. Tutaj jest jeszcze jeden frez prosty, dwupiórkowy, który, o już tutaj widać na oko, że ten luz jest. On, luz jest na boki, że się buja zewnętrzna bieżnia na boki, ale luzu można powiedzieć pionowego, jak się tak postawi, to luzu poziomego nie ma, bo go w środku kulki gdzieś tam ograniczają, ale na boki on się delikatnie buja. Tutaj mam frez też dwupiórkowy, który ma wysunięte płytki. Eee, też w życiu go nie używałem. Nie mam zielonego pojęcia do czego służy, ale go mam. Może się kiedyś przyda. Następna rzecz. Fres taki długi do robienia długich rowków. Tak mi się wydaje przynajmniej, że on jest do rowków. Eee, chociaż nie wiem, kto takie duże rowki robi. No, ale też nie był nigdy używany, ale spodobał mi się, bo był taki długi. Tutaj fres, on mi służy do planowania czy to zegara, czy wyrównania jakiegoś kawałka drewna, który gdzieś tam był z jakiegoś pięka wycięty, i ten frez u mnie też już przeżył kilka kilka dobrych robót. No i on w zasadzie jest już można powiedzieć najbardziej zdewastowany. To była taka moja szybka prezentacja ośmiu frezów z marki Dedra, którą możecie dostać między innymi w Kastoramie. Nie pytajcie się, gdzie jeszcze można te frezy dostać. Nie mam zielonego pojęcia, nie jeżdżę po marketach w, aż tak mocno, żeby gdzieś tam wiedzieć, gdzie co można kupić. Mm. Moja opinia na, ten, na temat tych frezów, jak sobie usiądziecie przed komputerem, zaczniecie kopać w czeluściach internetu, to tak na dobrą sprawę można się bardzo łatwo pogubić i w tym momencie nie wiadomo, tak na dobrą sprawę, co kupić. Na grupach pytają się ludzie o frezy i też jest problem z tym, żeby uzyskać jednoznaczne informacje. Bardzo dużo ludzi. Jednak poleca dużo droższe frezy. Słyszałem troszkę pozytywnych opinii z firmy CMT. Nie mam niestety tych frezów i nie mogę Wam nic na ten temat powiedzieć. Dobra, czy ja mogę Wam polecić? Na podstawie czasu, które one u mnie są, na podstawie tego. Że jednak Majsterkowicz nie jedzie tymi frezami non-stop, codziennie do, do zarżnięcia, no to w zasadzie jak najbardziej tak możecie sobie kupić. Nie musicie kupować od razu ośmiu, bo tego jest naprawdę dużo. Może w któryś kasterami będzie więcej, albo jakiejś innej firmy. Więc tutaj można spokojnie się pokusić i kupić sobie jeden. Nie bawić się, bo dla mnie to według mnie taka opcja zakupowania pojedynczych frezów. Jest dużo bardziej korzystna niż kupowanie frezów w zestawach. Te w zestawach, tak jak wszystkie rzeczy na świecie kupowane w zestawie, jest coś kosztem czegoś. Te w zestawie, oczywiście, one mają czy ładne drewniane pudełka, czy mają pudełka w walizce aluminiowej, zamykane na ten, to tak na dobrą sprawę płacimy tutaj za walizkę. Nie płacimy za te frezy, tylko płacimy za ładne opakowanie, bo człowiek to jest takie stworzenie, które kupuje bardzo często oczami, nie patrząc na to, czy mu się to przyda, czy mu się to nie przyda, czy to będzie w ogóle działało. Bo co mi po takiej pięknej aluminiowej walizce, skoro frezy nie będą działały. No, dobra, to byłoby na dzisiaj tyle. Ja zapraszam, tutaj mieliśmy prezentację frezów DEDRA, ja zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się, ukaże się zaraz, za kilka dni, również na frezy, tym razem frezy z Chin. Pozdrawiam. Na razie.